Tam podbiegnie w takim razie. Sims de... What? Excuse me? U mnie Sim żyje. Ha! Interesujące. Jak długo mnie nie było, bo wydaje mi się... Chciałbym wiedzieć, że tylko na chwilę. U mnie nawet nie pokazało, że Sim wybuchł. To jest ciekawe. Cześć Marcin, tak wieje, że chłopów te wywaliły i Sim... Nie no, aż tak źle nie jest, powiem szczerze, że... Chciałem powiedzieć, że u nas też tak bardzo nie wieje, ale widzę, że czubki drzew się dość mocno kołyszą, więc może pierdolę głupoty. O nie. Tylko nie. Mało. Mało to ja będę miał IQ. Uptime od nowej channel, ale jeżeli tak jest, to kim ja jestem, żeby się kłócić, I guess? Dobra, Sorsza, weź... Pobij się z tym czymś. Dobra, nie mogę czekać, więc po prostu strzela. Broń się. Czy oni wszyscy są za daleko? Nie, nie wszyscy. Nice. Nie wiem, powiem szczerze, sam nie odczułem, żeby jakoś bardzo pizgało. Ale tylko jak byłem na spacerze już ładną chwilę temu. Jakoś... Żeby nie skłamać, gdzieś bliżej 16:00, 16:30, to wtedy nie było tak źle. Dobra. Domyślam się, że ci koledzy tutaj teraz będą chcieli mnie atakować w miastach. Czy to miasto ma wyrekrutowane wszystkie jednostki? Tak, czyli pewnie mnie zaraz zaatakują. Ma zamek, ma zamek. Cuthbert. Oni wciąż mnie nie atakują. O mój Boże. Przemierzając nerwowym krokiem teren obozu, łamiesz głowę, próbując zrozumieć sens szalonej wojny, w którą została ściągnięta. Z jakiego powodu Lucifer rozpętał to szaleństwo? Co chce osiągnąć? Odpowiedź na takie pytanie przyjdą łatwo, a ich zdobycie może będzie wiele kosztować. W momencie, gdy rozważasz te inne sprawy, nieśmiałym, nigdy delikatnym chrząknięciem próbuję zwrócić na siebie twoją uwagę. Gdy gwałtownie odwracasz się na piętach, słysząc ten niespodziewany odgłos, burza ognisto-rudych włosów okala twoją twarz, napawając przerażeniem biednego kleryka. Już kiedy jeszcze z was nie było gorąco, teraz siedzę pod... O Boże. Znam uczucie, bo wczoraj tak wyszedłem, że kompletnie czułem, że marznę. Drżącym głosem oznajmię, że dostarczono przed chwilą kryształ wraz z osobną instrukcją, by niezwłocznie przekazać go w twoje ręce. Obawiam się zasadki magowie wchodzące w skład twojej rady postanowili zbadać kryształ. Nie odkrywszy magicznie pułapki ani zakres mogących zagrozić królowej, przekazuję go do swojej dyspozycji. Tylko zwracasz oczy na kryształ, z jego wnętrza wyłania się demoniczna twarz. Pokryte zarostem policzki i rogi lśniące ostre zęby. Jeszcze dłuższy śmiech zmiera się w kpiący grymas, gdy rozlegają się pierwsze słowa. A, przesławna Katarzyna Gryffindor, czy może raczej powinienem powiedzieć Iron Fist? To zdecydowanie bardziej odpowiednie imię dla ciebie. To ja, Lucifer Krigen, jeśli się jeszcze nie domyśliłaś. Król Eofolu i siewce zagłady. Mam nadzieję, że dajesz sobie sprawę, jak żos od twojej próby nawiązania walki ze mną. Przekonasz się chyba o tym, gdy odpadłem twoje pożałowania godne wojska nie pod samą stolicę Rafi. Nic nie wskóra przeciw moim potężnym armiom ani mocy mojej tajemnej broni. Wiedz, że koniec Antagariku, jak i tak wielbionego przez ciebie Enrof, jest już bliski. Podobnie jak wszystkie, na czym spocznie mój wzrok. Wkrótce wszelka pamięć o tobie zaginie, Katarzyno, królowej Rafi. Gdy przebrzmiały groźby, twarz z kryształu rozpłynęła się. Nosząc się o niepoczytalnym szaleństwie, wracasz do układania panów i przygotowań do nadchodzącej bitwy. A propos szaleństwa. Szaleństwo jest to, że oni myślą, że coś mi zrobią. Szoka mi chyba na nic nie wystarczy. Pocisk może kogoś zabić. Jep. Czekaj. To i tak chuja zrobi, więc rzuć po prostu. Czekaj. Łap. To zdecydowanie jest jedna z tych walk, gdzie muszę zasuwać do przodu. Ale to kwestia ogólnie tego, że mam bardzo mało jednostek strzelających. Mało w sensie liczebnościowo, a nie że mało staków.
Nic nie zrobią. O nie, tylko nie morale. Ach, gdzieś mieli jeszcze jednego bohatera chyba. Tu jest jeszcze jeden bohater. Kaśka, wracaj tam. Zostałeś się... Nie, no to jest zablokowane za busami, więc nie mogli zająć tam tego miasta. Tak, gdzie oni mogą co... Okej, okay, tu jest jeden bohater. Xerfax. Hello. Kolego, nie wiem, czy wiesz... Ja się ciebie nie boję przejść. Nie wiadomo. No dobrze. Jeżeli on ucieknie, to zacznę śmiać, bo to znaczy, że mają jeszcze gdzieś ten. Jeszcze gdzieś miasto. Ale nie ucieka, więc jest fajnie. To by świadczyło, że nie ma już więcej miast. Z drugiej strony to miasto. A nie, to miasto nie jest puste. To miasto jest. Pilnowane i chronione. Na wszelki wypadek zerknę, czy tam czegoś nie ma. Jakby nie wydaje mi się, ale z nimi nigdy nic nie wiadomo. Za tym mierzy przeklęta ziemię Fallu, przerażające szczyty wulkanów i rzeki gorącej lawy. Obecnie tereny pastelują demony wszelkich postaci i rodzajów. Niech się ziemia była zieloną i uzajna, zamieszkiwają spokojnie na co mają ludzi danych niziołkami. To było do nas spadające gwiazdy na deszcz i kliganie. Obecnie ziołki zamieszkały jedynie kilka małych wiosek. Demony przegnały ich na 400 świata i zmieniły ziołki w gorszniałe istoty, pozbawione nadziei oraz miejsca, które mogą nazwać domem. Tak mi przykro, niziołki. Spoiler, nie jest mi ani tak przykro. Pan na ziemi, pierwszym poziomie nie mogę rzucić zakręcia w którym się specjalizuje. Czy on specjalizuje się w Infernie? I ma jeden wiedzę. W kuli ognia blisko wystarczająco. To nie inwestuje jeszcze kolejny ze serwis. O tak. Już biegnę brać udział w czymś, czym nie ma żadnego związku. Kojarzyłem, że którymś się ognistym zakręcie obszarowym, ale ewidentnie wyleciało mi z głowy, że mogło chodzić akurat o te. O fireballa zwykłego. Czy możesz przestać mnie oślepiać, ty głupia kurwa? Będę nalegał o zaprzestanie takich działań? Jest jeszcze ksenon, który spojrzał jest... Ale jeżeli nie możesz rzucać fireballa, to... tego... to raczej nie będzie też w stanie rzucać tego drugiego. Inferno. Czerwony przegrywa. Przez co twoje wygojece i poszukiwanie odnosisz zwycięstwo. AB2. Oh, fuck! Tego się spodziewałem, nie pamiętałem dokładnie jak to szło, ale oh well. Dałem mi wtedy plan też pizdu. Dajcie mi chwilę. Potrzebuję ino chwili. Oczywiście, że jeszcze to muszę dodać jako osobne. Inferno. No moment. Żeby nie było tak, wiem. Proszę nie bijcie. I rozciąganiem też się nie przejmujcie. Zdaję sobie sprawę, jak okropny jest to pomysł. Gdzie to jest? To ten tak. O. No dobrze, a propos. Nie mam Xerona, nie Xerona. Xeron musi zdobyć miecz ognia piekielnego, zbrojnik tej mocy oraz tarczy przeklętego. Jeśli umrze, nadzieję w polu umrę wraz z nim. Xeron może osiągnąć 12 poziom doświadczenia, ponadto przychodzę do następnej kampanii. Nie stać doświadczenia umiejętnościami zakręć magicznych. Rękawice raczej są lepszym pomysłem. Moja misja jest święta. Powierzył mi ją sam król. Przemierzyłem cały kontynent, poszukując reliktów, których pożąda. Lecz gdy wydawało
jestem już bliski sukcesu. Tajemniczy bohaterowie zagarnęli celnych poszukiwań. Ścigam ich od wielu miesięcy. Teraz nie mają już dokąd uciekać. Oddadzą mi ten relikt lub swoje życie. Albo i jedno, i drugie. Ale piękna pikseloza, o mój święty Boże. Mój wierny zadanie, powierzyłem ci zaszczytne zadanie szukania faktów potrzebnych do stworzenia ostrza Armagedonu. Mimo twych porażek, najlepiej nadajesz się do wykonania tej misji. Tak mówi moja wizja. Obliczył sferę mój spokojnym, lecz stanowczym tonem. Oszukaliśmy trzech bohaterów, którzy cię pokonali. Kontrolujemy ich poczynania. Choć okryje cię hańbu, zabierając to, czego szukałeś, zanim jeszcze przybyłeś na miejsce, musisz dalej prowadzić poszukiwania. Nie pozwól, by tak przyziemne uczucie jak duma przychodziło w twojej misji. Zenofex był aroganckim, zaślepionym pychą głupcem. To pycha i arogancja sprawiły, że poniósł klękę z rąk bohaterów Erafii. Użyj kajdanów wojny, które otrzymałeś, aby uniemożliwić im ucieczkę. Otocz ich, odszukaj potrzebne artefakty i ukaż ich za to, żebyś mieli stanąć na twojej drodze. Zostałeś wybrany ze względu na swoją lojalność i wytrwałość. Nie zawiedź mnie, będę cię obserwować. Po tych słowach oblicze rozwiało się, pozostawiając się własnemu losowi. Ślubujesz sobie na wszystkie złe moty, że tym razem nie zawiedziesz. Klęska oznacza śmierć. Zwycięstwo jest więc jedynym celem twojego życia. No, widzę, że to kolejna wspaniała misja, w której zaczynamy z dużą ilością na nas jednostek. Bardzo mnie kolci w takich misjach. Bardzo mnie kolci w takich misjach, żeby po prostu robić intensywne skipa i biec na pałę. Ale nie jestem pewien, czy tutaj to jest legitna strategia. Zwłaszcza jak widzę ten nowy dosałek, który pilnuje wszystkiego. Drugie są to dosałki. I mam wrażenie, że za tego, że te dosałki, to nie powinien się aż takich bać. Okej, okay, to co powiedziałem, I guess. Okej, nie ważne. Helmał. Aż ketchup. Potrzebujesz tych jednostek? Na, potrzebujesz kuźnia. A ty potrzebujesz też kuźnia, żeby mieć atusz. Wciąż niepokoi mnie ten mrowie dosałek, który tam jest. Boję się za nie zabierać. Jednocześnie to wciąż tylko dosałki. Ile one mają szybkości? 9. Powinien być w stanie przeczekać je wszystkie. Prawda? Oho, let's fucking go. Diabły na szczęście wciąż w formie. Czego niestety nie mogę powiedzieć o reszcie mojej armii? Jedyne co mnie pociesza to, że dosłowki wciąż są tak słabe, jak ja zapamiętałem, że były. Dajcie parę piesków, co? Czy to jest misja, którą da się zaszować? O mój Boże. Głośne syki chmurasiarki oznaczają, że wrócił Ksek, który na twojej drodze nie miał szukać uczonego mędrca. W szponach Kseksa znajduje się mały człowieczek o ciemnej karnacji i sumiastych wąsach. Człowieczek otrzepuje się, jakby można było strzepnąć z siebie odrażający odór, osadzający się na ciele w czasie diabelskiej teleportacji. Czy jesteś tym, kogo szukam, człowieku? Z nim wygląda nieco zdenerwowanego, ale kłania się głębokiej rzeczy. Sędzia Slim, mistrz wiedzy i uznany historyk. Na twoje rozkazy, panie. Powiedz wszystko, co wiesz na temat trzech bohaterów pochodzących z wielu żywiołów, którzy zwodzą mnie od kilku tygodni. Albo dołem się wszystkiego, albo wyrwę ci serce z pieśni na sesję Ingwood. Slim głośno przełknął ślinę i odparł. To Fios Krainy Ognia, Sjel z Wszechwiecznego Oceanu i Erdamon z ziemskich stępów. Fios Matacza Przekrętego, Sjel Miecza Ognia Piekielnego, Erdamon z Bojognistej Mocy. Te trzy elementy odpowiednio połączone stworzyły nieograniczony potencjał przed sferą ostrza Armagedonu. Wyśmienicie, człowieku. Kupię sobie kolejną godzinę życia. Teraz pojawi gdzie znajdę tych trzech. Ruchami ręką okazujesz niecierpliwienie. Fios na południowym wschodzie, gdzie są dwaj pozostali, nie wiem, wasza niegodziwość, Slina do powietrza. Aż będę czuł się zaszczycony, jeżeli pozwolisz mi sprawdzić, gdzie znajduje się ta zaginiona dwójka. Dobrze, mędrcze, ale jeżeli w ciągu tygodnia nie zdobędziesz wiadomości, jak potrzebuję, Kseks przynieś mi na kolację twoje serce, a teraz odejdź! Kseks chwycił przerażoną męce i z sykiem zniknęli. Zdobyliszczą uśmiechem na twarzy wyzwali swych kapitanów. A więc w chwili w zasięgu ręki, tym razem nie ma dokąd uciec. Tak była tam literówka. Nie przejmujcie się literówkami. To hex, pakle nic nie daj, plus jeden do wiedzy, który pewnie bardziej by się przydał komuś innemu. Dużo budynków do statów jak na początek. Klucznik zawsze w cenie. Melowie nimf,
Chyba muszę. To nie jest tak, że mam wielki wybór. Jeżeli pilnuję o tych. Czemu nie strzeliłem? Fuck! Za bardzo skipa weszło. Jeżeli pilnuję jakichś zasobów, to raczej nie mam aż tak dużego wyboru, jakbym chciał. Blep. 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 Ja to nie widzę, nie po... Ja nie przepadam za stadelo, po prostu nie obie jednostek te w niej są. To bardziej taki osobisty hate boner niż cokolwiek innego. W żaden sposób nie usprawiedliwiony, żeby nie było. Powinienem te tusze kupić. Oh well. Nic nie szkodzi, mnóstwo. Bro. Oddaj mi mnóstwo. Na mnóstwo to aż szkoda patrzeć. Kto miasto nie ma ratusza, to nie ma ratusza. A ty nie kupię całej księgi, za jakiś czas naprawić. Niczego sensownego chyba nie mam do ulepszenia? Nie. Jakbym mógł kupić sobie Sarę Grzechu, to jeszcze może... mogę. To znajdę targowisko, którego nie ma w tym mieście. Okej, nie jesteś niesensownie. W żaden sensowny sposób nie jesteś. O tak powiem. Bo w niesensowne sposoby jak najbardziej bym sobie poradził, ale... Well, takie zapewne można się domyślić, niesensowne sposoby mogą mnie aż tak nie interesować. Dobra. Teraz mogę zamienić jeden drewna. Na rtęć. Tu sobie ulepszymy. To, żeby mieć magogi. Czy jakiś tak mogę połączyć ze sobą? Nie bardzo chyba. Nie jestem pewien, czy... Zajwet chyba będę lepszy niż 35 oklików, mam wrażenie. Mianowie do Sarek, w sumie... No wiem, już się biłem. Czemu nie? Spowolnie tamte i przeczekam. Nice. Def. Zaatakujcie. Nie jestem pewien, czy właśnie, czy tamte rysałki nie dolecą. O, well. Ale mi nie doceniłem ilości tych ustawek, I guess. Mogę, czy ja dobrze pamiętam, że ten bohater ma specjalizację w diabłach? Specjalizacja w siódmotojowych jednostkach zawsze była dla mnie dziwna. Wiem, że jest tylko w kampaniach praktycznie, ale... takie... czemu? Miałem też pieków doniosł, że na północy znajdują się wielkie zapasy złota i innych dóbr. Dobrze, jak miejsce, do którego wypadałoby się udać czym prędzej w Atacharusale kontra moje 12 magogów. Najpierw ofiki zgarnę. Ty masz tu gildię magów. Potrzebujesz gildii magów? Masz dużo mocy magii niby. A wydaje mi się, że mogę iść z tym, co mam na razie. Jeszcze demony sobie dobiorę. Powiedziałem, dobiorę. To odbierałem. Batacharusarek do pobicia. Trochę gogów, na które nie mam miejsca. Trochę demonów, na które powinienem mieć miejsce. Kolejny mrowirusarek z którymi... Well. Koniec końców raczej chcę się bić, to jest najgorsze. Czekaj. Broń się, odstrzel. Broń się, broń się, broń się. Czy to mi wytrą, że? Wydaje mi się, że nie powinien. Nie podoba mi się to, co widzę, bo trochę się boję, czy przypadnie ten... Czy przypadnie diabeły by mi nie umarły? Nie powinny, ale widziałem już dużo różnych rzeczy.
A propos, dużych ilości mądrych rzeczy na nas. Chciałbym rozwinąć trochę to miasto, na pewno Stadala. Coś więcej to teraz zobaczymy. Olema. Czy tu jest? Nie. Myślałem, że może tu jest... wieża obserwacyjna, ale ewidentnie nie jest to to miejsce. To jest szósty dzień, więc nie wiem po co tu iść na razie. Bo zastanawiałem się, czy to jest moment, w którym próbuję rekrutować z powrotem jednostki z budynków, ale to jeszcze nie ten moment. Szczałka! Błagam, Hyrule. Nice, Hyrule. Ty masz... O Jezu. Czemu specjalizacja w osłabieniu istnieje? Kto to wymyślał? Why would you do that? Ah, fuck. To ja właśnie zrobiłem. Bardzo niemądre rzeczy. What the hell am I doing here? I don't belong. O kurwa. O Boże, o kurwa. O Boże, o kurwa. Ja to widzę. Czemu on ma Feniksy? Mamo, ja się go boję. On mnie zaatakuje, prawda? Czy on tu po prostu będzie stał? Jakaś część mnie ma nadzieję, że on tam będzie tylko i wyłącznie stał, ale jednocześnie nie do końca w to wierzę. To jest sobie wszystko, ale chyba nie mogę połączyć. Nie mogę połączyć przez czarty bodaj, bo one nie są ulepszone. Czy mam coś, co mogę zgarnąć, co nie jest ulepszone? Demony są, impów nie mam, pieski mogę zgarnąć. Ach. Kantawalty, oh yes. Jakaś część nie ma nadzieję, że on tam po prostu będzie stał i będzie miał wyjebany na to, że ja tu sobie chodzę. Ale trochę się boję, nie będę kłamał. O, ale zobaczymy. Najwyżej się okaże, że zaraz będę... A, nie mam tych. Ja nie mam... kasy. Ja są taki. Zaczekaj na lana. Klapy twojego namiotu rozchyliły się i małoska figurka rzuciła się na podłogę od twych stóp. Wykrzywiłeś twarz po trwanym uśmiechu, gdy spojrzałeś do zastanawiania się, czy wysłuchać żałosnych tłumaczeń złamanego i wspaniałego nieszczęśnika leżącego na podłodze. Witaj, Slyn. Co się do mnie sprowadza w ten piękny, ponury dzień? Slyn przytulał się na pesy, próbując stworzyć oczy, nie zakrzyknie na skutek nadgorliwości twych strażników. Przynoszę wieści, wasza eminencja, o bohaterach, których szukasz. Film, mknąca po falach, przebywa w pobliżu miasta Federal. Jest zawsze przygotowany do obrony. Damasz lubiący ziemi przebywa nieco dalej na południowy wschód od miasta. Jako człowieczek wodząc wzrokiem po namiocie w poszukiwaniu drogi ucieczki na wypadek, gdyby pan ciemności nie był zachwycony jego odkryciami. Bardzo dobrze, człowieku. Możesz dalej cieszyć się ze swojego malnego, szarego żywota. Tak obiecałem, daruję ci życie. Idź już, zejdź mi z oczu, nim poczuję, że czas na posiłek. Kseks! Zabierz stąd tego żałosnego robaka. Weź go w jakieś nieprzyjemne miejsce. Słysząc to, wielki diabeł kseks! Chwycił Slina za nadgarstki i z sykiem zniknął. Wróciwszy niebawem, ksektufaj się, że zostały Slina na polu bitwy między armią jakiegoś młodego maga, a grupą smoków o motylich skrzydłach. To brzmi jak sąsiedna kampania. Uznał, że nie potrafił myśleć nic bardziej nieprzyjemnego, jednocześnie go nie zabijając. Wow. Nudę. Seks. O kurwa, oni nie żartowali. Ja mam kajdanę wojny. O, może to miejsce w Kaisu... dwie kopie kajdanę wojny? Jest też na tym miejscu w Kaisu 50 tysięcy kruczników? Tak, wiedziałem, że będą chciały walczyć. Podejście plus... Boże, wielki lodu niestety mają możliwość strzelania, więc trzeba podejść. To
Śmieszne, bo chodzi o seks. To prawda. Zaiste. Halo. Dobra. Dajcie mi kasę z tego chyba. Jeżeli będzie... Chciałem powiedzieć, że jeżeli będzie 2000 kasy, to wezmę expa, ale ewidentnie moje problemy same się... Czy to nie było powiedziane, że to jest Wataha? Fine. Idol? Idol? Fuck off. Trochę stres, ale czasem tak bywa. Magia wody. Wiem, że gaming feldem, ale żadna magia nie jest nigdy zła. Dużo żywiołaków to jest generalnie i pewnie tak, jest ich dosłownie dużo, niestety. Jedna rzecz, która mnie cieszy, to że tamten przeklęty bohater się nie rusza. Bo bez tego mogło być różnie, że się tak wyraża. O Boże. Co to kurwa jest? Czuję się oszukany. Zwłaszcza, że one mają brak możliwości kontrataku. O mój Boże. Dlaczego tacy jesteście? Gdyby to był jeden z tak, to byłoby im dużo łatwiej, mam wrażenie. Plus jeden do mocy, tamta plus jeden do mocy mam wzięte. Mnóstwo czarodziei i nie wiem, czarodziei ma zawsze tak, że mam wrażenie, że oni są jacyś bardzo silni, ale jednocześnie się ich bardzo boję. Trochę to irracjonalne, zdaję sobie z tego sprawę, ale tak już jest niestety. Kasa... Fajnie, bo jakby się okazało, że to jest jedna z tych misji, gdzie wrogowie po prostu awczą. Ale już widzę, że to nie jest rzecz niestety. Mnóstwo dosałek. Z mnóstwem powinien być w stanie sobie poradzić. Nawet jeżeli w pewnym momencie przestanę móc nawet to powiedzieć. Dobra. Mam na razie tyle, ile byłem w stanie wyciągnąć i chyba czas wracać. Może... Diabły... Więcej diabłów zawsze w cenie, jeżeli mam bohatera, który się w nich specjalizuje? Dlatego też więcej, ten ci się przyda. Dobra, to miasto... Dużo mi brakuje, pewnie bardzo dużo. 20 tęci, o mój Boże, bardzo dużo. Aha, jeden bohater o tym chodzi. Jak silny jest? Nie aż tak. Więc jestem jeszcze względnie bezpieczny. Zobaczymy się zresztą, kiedy przyjdzie jakiś silniejszy bohater. Mało diabłów. No dobrze. Prawie się udało. Lep. A? Powinienem jednego zabić. Na pewno jednego zabiję. I powinienem... Jest szansa, że ja to wygram w tej turze wtedy. Jest duża szansa, że ja to wygram w tej turze. Jeden diabeł za darmo, praktycznie. Fajnie by było do końca tygodnia sobie ogarnąć te... Ogarnąć sobie diabeły. Bo wtedy miałbym dodatkowy przyrost z pałacu. Tylko no właśnie, potrzebuję od zajobu. Pertenci na to. Gog jest globalnie... Chyba tak mi się wydaje. Ten bohater tam poszedł, okej. Okay. Zastanawiam się, gdzie on zniknął. To nie byłem, to co jest...
Karne od razu. Olema niestety w tej chwili niewiele może, mam wrażenie, bo ma trochę za mało jednostek. To jest radca? Znajdę. Pamiętam, że kiedyś miałem tak, że jak widziałem chatkę ze znajdowaniem drogi, to był natychmiastowy reset. Bo bardzo nie lubiłem znajdowania drogi. Dobra, ważne pytanie. Czy ja mogę sobie pozwolić na... wszystkim, ile potrzebuję postawić? 10, 20, 10, dużo. Tyle nie mogę dać. Tyle mogę. Będzie na ten, na diabelski pas. Nice. Czy ja zgadniałem byłego? Wait, oni zajęli to miasto? Ha! A ta skurwysyna scenę. Czy ja miałem gdzieś byłego krusznika? Tak, miałem byłego krusznika, co sobie wezmę tę kopalnię. Ale to było bardzo niefatalne z tym miastem. I guess. Słodze doniesie, że kilka wozów wpadło w zasadzkę. Dwa zostały zabawane, wozy zniszczone, bo się ucieknie i zdołano koryzować. Ta strata będzie dużo kosztować. Bardzo jestem lucky. Równie unlucky jest to, że nie skalnę tego miasta na tyle szybko. Nie chcę tutaj za dużo kupować. Jak ty masz statę 1-4-1-4-2? Więc nie bardzo, nawet wydaje mi się, że mogę się z tej rzeczami bić, mam wrażenie. Mógłbym próbować tam dalej zwiedzać, ale mam wrażenie, że Olema może tego nie przeżyć. Dobra, inaczej. Ile kosztuje mnie wykupienie tego wszystkiego? Tyle. Okej. Okay. To pytanie, czy ty możesz sobie tutaj wszystko wykupić? Nie wszystko. A tyle, ile możesz, niech będzie i... Gdzie ja mogę iść? To jest pytanie. Tutaj na południe mam wrażenie, że nie ma za bardzo po co. Czy na północ, kupu ziemi. Mogę na pewno to zgarnąć. Ze wszystkich części kraju zaczynają napływać raporty o podobnych treści. Ktoś uderzy na małe obozy, czasem śmieje się nawet wejść do miast. Oddziały są liczne, ale bardzo niebezpieczne. Trudno walczyć z przeciwnikiem, który przypada błyskawić na ataki, jeszcze szybciej kryje się wśród drzew, aby udało się przekonać swoich żołnierzy, powstrzymać partyzantów. Jest jednak możliwe. Tak zwane oraz inne kłamstwa. Oni myślą, że powstrzymają Gelu. Ha, that's a good one. No dobrze. Czy ja... A, bo ja nie wykupiłem diabłów ostatnio. Dajcie, bo nie ma latenci. Dajcie. Oszy kurwa, wiecie, że nie ma latenci. A teraz nie będę miał kasy na wykupienie diabłów. Pojebię mnie teraz. Chociaż na jednego będę miał? Nie. No dobrze, zaczekaj sobie. Tak, zaczekaj, tutaj w tym mieście. Czy ja wygram z tym zamkiem? Jak część nie ma ochoty powiedzieć, że powinienem, ale druga część ma ochoty powiedzieć, że niekoniecznie. Oh well. Zobaczmy. Trzeba tak. I know that. Ktoś ma strzelającego? Nie. To zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Idealnie, bym powiedział. Nie wiem, czy nie tak szybko się ruszyłem, ale... Bop. Tak. Tak, ale myślałem, że damadę. O, nice. Ulala. Czary to bywa dużo mocniej niż myślałem, że będę obywać. Znaczy może bramę zniszczyć? Czy to zniszczyło bramę, czy to nie zniszczyło bramę? Ciężko stwierdzić, biorąc pod uwagę, że na niej stoję.
Chciałem powiedzieć, że trochę mnie boli, że nie będę miał jednostek z tej tury. Zdałem sobie sprawę, że i tak by mnie na niej nie było stać za bardzo, więc nie jest to jakaś wielka strata. Dobra, oni się chowają, a jednocześnie tam też wojaki wcale nic nie robią. Dammit. Jak to było? Zakręcić się, to na pewno wejdzie? A weź dobi, żebym mógł tak zrobić. Nice. Ty nie przejdziesz. A dobra, nic sami nie będą bić. 9, czyli pewnie chwilę jeszcze wytrzymają, niestety. O! Interesujące. Zwłaszcza, że nawet nie jestem pewien, że to zadziałało. Dab. Czy mogę przestać mi spikować? Nie zadziałało. Trochę duże saty, ale na to się niestety wiele nie poradzi. Przynajmniej trochę rogów wpadło. Zaczekaj na manę, ty idź tutaj i z taką armią. Co ty możesz zrobić z taką armią? Stoi, żeby jakaś by sobie pewnie poradził. A ty czekasz na diabełę. Nice. 7 diabełów, mogę jeszcze teoretycznie po 8 iść. Ty się stąd chyba za bardzo nie masz jak ruszyć. Bo jedyne co mogę zrobić w tej chwili, tak naprawdę atakować te zasałki tutaj. To może być play potencjalnie, ale nie jestem pewien. Zobaczyć, czy to są chochliki. Pozbierać jakieś darmowe jednostki też mogę niby. To zakręcie. Uuu. Myślałem, że magiczne trzeba też na żywioł. A ja mam magię wody. Jako to domyślą. Interesujące. Nawet chociaż ich spowolnić. Ognia to był czwarty tier czy trzeci? Chyba czwarty. Jezu, nie pamiętam kompletnie tieru z Pompoksie, powiem szczerze. Ja się to bardzo przyzwyczaję i mówię na wszystko kopalnia, czegokolwiek by to nie było. Kopalnia drewna? Kopalnia drewna it is. Odporność na ogień ma wbudowaną odporność na magiczną strzałę i że to jest konkretnie na ogień, czy... Watacha energii, to brzmi jak zły plan. Absolutnie okropny pomysł. Kurde, kończ się mnie pójść zaatakować tamtego chujka. Jakby zdaję sobie sprawę, jak okropny jest to pomysł i że będę go żałował przy pierwszej możliwej okazji. Ale kończ się mnie. Ogień to czwarte. Aha. Właśnie tak, coś tak mi świtało, ale nie byłem pewien. Widziałem bohatera. Gdzie ja widziałem bohatera? Tutaj widziałem bohatera. Nie jest silny, ale to wciąż bohater. Oh well. Na nic sobie bardzo zrobić nie mogę. Mogę dać sobie moc magii zawsze. Uwielbiam ten statline. Nie będę kłamał. Jest wspaniały. Czy ja dam trochę energii? A mi dać pewnie bym dał radę, ale nie jestem przekonany, czy mi się to opłaca. Cześć, daj witam. Mnóstwo rusałek. Mnóstwo? Chłodaj mi mnóstwo. Mnóstwo more like dead. Hate? Hatorin tak zwany?
Ale mi zaraz podlecą w progi też czuję. Aaa, fuck. Yep, nawet nie kłamałem. Zresztą było i przez trening albo to za klasę, albo źle ćwiczyłem. Ale mogło to być po prostu za klasę. Pamiętaj, za klasę świadczy o tym, że dobrze masz ten przećwiczony organizm. Nie miałbyś zakwasów, jeżeli byś ćwiczył za mało. Czy jakoś tak? Albo tak przynajmniej mawiają sobie ludzie, którzy chcą poczuć się lepiej z tym, że ich wszystko boli. Wiesz co? No dobrze. Dobra, zabiję jeszcze jedną rundkę po tych wszystkich diabełach, nie diabełach i chyba ten. Chyba skoczę po tamtego bohatera. On nie może być aż taki silny, prawda? 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 Tak, wiem, że ja się bardzo proszę w tej chwili. Zdaję sobie z tego sprawę, żeby nie było. Swoją drogą, coś o czym nie zdążyłem wspomnieć, wydaje mi się to, że przeszedłem dzisiaj The Answer tady loadowa. I jak zwykle jestem człowiekiem wielu ciepłych take'ów. Uważam, że charakter Kali nie został zamordowany tak brutalnie, jak internety chciałyby myśleć, że został. I reakcje są zdecydowanie zbyt przesadzone pod tym względem. Ogólnie się podobało, a mi to wciąż nie, ser. Ze wszystkimi plusami i minusami tego, bym powiedział. Jeżeli ktoś nie lubi biegać po Tartarusie, to wciąż mu się nie będzie podobać. Przy czym, jak dla mnie, to usprawnienie, które doszło w reloadzie, sprawia, że to jest naprawdę przyjemne doświadczenie. Obaj mają często pojęcie. Ja aż za często. Nie będę się z tym krył. Jakby zdaję sobie z tego sprawę i jednocześnie nie jest to coś, co mi bardzo przychada. Grupa ziemi. Grupa ziemi już mi niepokojąca. Bo co, ty masz trochę mało tych jednostek, żeby się bić po ziemi? Znaczy, zwróciłem na to uwagę głównie dlatego, że widziałem bardzo dużo jakichś dyskusji na temat tego, jak bardzo, cytując, zamordowali Yukari w reloadzie i dlatego miałem takie chyba. Nie wiem, jakoś kompletnie tego nie odczułem, żeby było to, jak to ładnie zostało określone, morderstwo wręcz. Nie wiem, czy nie zaczekać jeszcze jednego dnia na te na ulepszone i wtedy. No, jakoś zbadać martwe opiniami innych. Znaczy, to nawet nie jest kwestia, powiedzmy, martwienia się opinią, tylko ja się bardziej zastanawiam, skąd takie opinie się biorą. Może w ten sposób. Zwłaszcza, że zazwyczaj są wyrażane tak bardzo ostro, że tak to ujmę. Czy nawet potrzebujecie 5-5-5-5, czyli nie mogę wydać. Czy ja nie mogę wydać? Inaczej, mogę wydać kryształy i drewno na siarkę. Dobra. Ulepszone jeziorko i frety. No to co? Cześć, biegnę do ciebie, przyjacielu. Albo jak wolisz, lecę ci wpierdolić. Znaczy, z tego co kojarzę, to też to, o czym teraz piszesz, z czasem się dość mocno zmieniło, w sensie, że
ludzie potem mniej na to tak zwracali uwagę. No i wiadomo, że zazwyczaj to będzie tak, że to są dwie różne grupy ludzi, którzy o tym piszą, tak? Już to nie są ci sami ludzie. To też nie wspominało, to też nie wspominało, to co Kika wspominała, wspominało na konfie. Znaczy na konfie, jest na Discordzie. Przyzwyczajenie nie zmówienia na konfie. Co to jest? Kula płonącego ognia. Płonącego ognia była chyba tylko od zwiększenia obrażeń, prawda? Tak. Z czasem może się przydać, ale chyba nie obecnie. Właśnie zawsze mam dylemat, czy wspominało, czy wspominało. Bo teoretycznie jest też ta forma. Dobra. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że ja mogę tam iść teraz tak naprawdę. Tylko Jezu Chryste, te dwa wiedzy mnie tak denerwuje. Można też na przemienię. Znaczy wiadomo, że pewnie najlepiej jest tak jak ten. Tak jak osoba sobie życzy, żeby się wypowiadać. Czy mi się wydaje, czy chwilę stąd uciekł? On się jednak może ruszać. O ty skurwysynu. Dobra, charosałek. Dobra. Broń się. Slow. Nie dobiegnę niestety, ale jest to coś, na co się godzę. Mogę tak zawsze zrobić. Kula na palmu sułtański. Oj, tak. To jest bardzo zabawny stat. Tak samo wiem, że w niektórych misjach da się biegać samymi, na przykład smokami złotymi lub czarnymi. I też to powiedzmy działa w jakiś tam sposób. To jest miasto to jest to. Dobra. Chciałbym wiedzieć, że mogę z nim wygrać. Ile ten skurwysyn ma armii? Zobaczmy. 30. Dużo. Co to za tulaski na czacie? Wait, that's illegal. Muszę odrobinę pozostawiać armię, żeby nie mogł... Żeby Feniksy nie mogły mnie dzianąć w dwie jednostki na raz. A i tak zabrał się to, bo co kurwa innego? Ah, well! 202-304, wiesz co, zaczekaj. Edo, czemu diaby tak mało zdają? To mi się bardzo nie podoba. Został ostatni Feniks. Nieważne, to nie był ostatni Feniks. Bloodlust. Ile on ma? 60. To wydaje mi się, że ktoś z tych słabszych jednostek może się nie zająć już chyba. Na przykład wy. Muszę mieć bardzo dużego niefarta, żeby nie zabić. Okej. Okay. Weszło. Okej, to wejdzie. Właśnie, nigdy nie pamiętam, czy że jednostka jest odporna na ogień, to czy ten fireball wchodzi, ale ewidentnie wchodzi. Wiem, że ktoś zaraz pewnie powie, że nie ma powodu, żeby nie wchodziło, ale... to się dobudowali, ale to nic. Czy mi się wydaje, czy ja mogę... Środki nie mogę z tego już pójść kończyć misji, prawda?
Bo jakaś część mnie tak patrzy na ilość diabłów, które mam i myśli sobie, że może da radę, ale jednocześnie nie jestem przekonany co do tego. Mam księgę magii ognia, mam też dwa wiedzy. Przez kulę na palmu masz na myśli kulę. A, że ten. Że tamtą kulę ognia. Okej, okay, już wiem, już wiem. Tutaj właśnie zrobiłem. Zrobiłem sobie chwyta. Nie. No, chyba wcześniej umę. Pagam powiedzieć, że on wcześniej umę, żebym nie wyszedł na idiotę. Wiecie, co ja tu mam? Kocham Konflux. Cholipka, kocham Konflux. Ja już miałem filotowego klucznika. Night. Aż. Ty zaczekasz tutaj, tura. Zapada, żeby jakiś taki przed tak ładnie uciekał? What the freak? To nie było coś, czego się spodziewałem. Nie mów takich brzydkich rzeczy. Leczek kampionek. No to co? Przy okazji przekażę parę oddziałów, I guess. Zaszkodzi mi to, raczej nie zaszkodzi. Skarnałem to nie. Wciąż mam tylko dwa wiedzy i to mnie bardzo niepokoi. Będę potrzebował jakoś to naprawić w jakichś tych. W jakichś szkołach magii czy czymś. Tak wiem, że powiedziałem to będąc dosłownie na drugim końcu mapy względem jednej ze szkół magii. Zdaję sobie z tego sprawę. Czy to jest ogólnie normalna przypadłość, tak? Bohaterów z Inferno? Że oni mają od zajobu mocy, ale to jest wcale wiedza? Bo takie odnoszę wrażenie to. kolejne miasto, mnóstwo wataha, mnóstwo mało do wygrania, wygrywable tak zwane. Coś się da ulepszyć? Nie. Mogę magazyn zdobyć co najwyżej. Coś? Nie, tu się nie da nic więcej dojść. Sprzedawcę artefaktów kupić potencjalnie? Powiem jedno. Gdy ostatnio co krążyłeś w ciemnościach, rozważając różne możliwości, nagle trafiłeś w stanu słyszałeś ich hałas. Powoliłby ci się, aby zlokalizować do dźwięku. Ku swemu zadowoleniu dostrzegłeś niewielkie elfa z to i kurczanem, niknącego wśród gałęzi drzew. Uśmiechnąłeś się pod nosem i teleportowałeś do elfa. Od dosiadki nieomal go udusił. Z diabolicznym uśmiechem pozwalałeś elfa, by go przesłuchać. Przesłuchanie było długie i niezwykle bolesne, lecz niestety Jeniec nic nie powiedział. A to, że Jeńczycy dobrze szkolą swoją gwardię leśnią, trzeba znaleźć dowódcę i się z nim zabawić. Aha, teraz tak, tak to mi przybyło. Mamy tak samo w Massive. Ta? To zajebiście. Chcesz o tym porozmawiać? Czy to kolejny... Aura, Life Aura 3K moment? To miasto w ogóle nie ma tego. To miasto w ogóle nie ma... Jak się nazywa? Brakuje mi słowa. Cedeli zamku. Masz ten... I guess, ale wciąż... Obaj bohaterowie właśnie dostawali te same poziomy w moc, I guess. Czy coś mi się stąd opłaca? Chyba nie. Gorsze to, że muszę się do nich przenieść jakoś. Chyba, że. A, nie można ślepić żywiołaków. Right. Ma to sens, nie powiem, ale i tak. Online.
Będę musiał się do nich przelecieć chyba. Jeżeli ktoś mi zaraz powie, że mogłem po prostu przenieść diabły zamiast... O Boże, ja i tak tego nie mogę zrobić. Upsi. Że mogłem przenieść taktyku zamiast to robić, to powiem wam, że macie absolutnie kurwa rację i nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Znaczy wiem, bo wymagałoby to użycia logicznego myślenia, co jest dzisiaj przerastające mnie. Ale przydałoby się parę fortes teraz, o mój Boże. Bo w fortesach są przecież te budynki do mocy magii. Znaczy do wiedzy, a nie, właśnie nie do mocy. Czy... Kto jest diabłów miski, nie raczej? Dobra, nie? Nieważne. Damy radę. Unless... powinny przeżyć znaki zapytania? 18, ta, przeżyją. Logistyka, magia ziemi. Mogę ucznictwo na bohaterze Inferno, to jest top tier mem. Jakieś fajne artefakciki? Well then, pay no more fam. Szczęście morale. Nekromancja się. A te fakty się zmieniały co miesiąc, prawda? Nie co tydzień. Ulepsz plus. Ulepsz plus. Jak jest ten? Jak zaraz będzie nowy tydzień, to już zaczekam. Dobra. Co my tu mamy? A już jeszcze tego niebieskiego krusznika będę potrzebował teraz. Ten wermę go od razu ogarnę. Oczywiście mogłem najpierw sprawdzić artefakty zanim poszedłem, ale to by wymagało po raz kolejny logicznego myślenia. Nie oczekujcie ode mnie zbyt wiele z tej materii dzisiaj. To jest skrona po prostu magii. Nasz po prostu wiedzę. Jak to jest z tymi artefaktami? Co miesiąc. Się dotują. Idź po armię, idź po manę, I guess. Gdzie tu coś? O Boże. Tu jest bohater. Nie podoba mi się, że on tam jest. Bardzo mi się nie podoba pozycja, jaki jest tamten bohater. Dominy... Hej, boomer. Nie było wszystko do ulepszania wszystkich jednostek, prawda? Prawda? Dobra, ty możesz podbiec już w tamtą stronę, bo nie wiem, czy kolega nie będzie potrzebował dodatkowych jednostek. On zajmie to miasto, prawda? A mnie, jesteś na wykupienie wszystkiego. Trzeba to naprawić. Bo nie chciałbym, żeby Zadarmo sobie wziął jednostki. Proszę, nie bierz Zadarmo jednostek. Nalegam. A więcej, mogę nawet bohatera wykupić, żeby nie był Zadarmo jednostek. 3, 2, 2, 2, 1... Jasper? Ej, czy ty wiesz? Siodli nie zajmie tego miasta, prawda? Nie ma tyle dużo jednostek, prawda? To jest niebieski krusznik, którego już skarniałem. Król Lucifer tak nie wie, co zrobić w celu zdobycia elementów potrzebnych, by spełniło się jego marzenie, powstało oczekiwane od tylu tygodni od Szalmagedonu. Głęboki baryton wydobywał się z czerwonego kryształu przechowywanego w komnacie rozmu. Poczuł się, jak chce uciekać jego do gardła. Wiem, gdzie znaleźć trzech intozów, których szukałem, mój panie. Pozostałe jedynie zniszczyć tych błazów zwrócących się bohaterowi. Wkrótce ich dopadnę. Nie obawiaj się, panie, sprawić je zawodu. Lepiej, żeby tak było, chcę, nie? Nie chcę nawet myśleć o tym, co by się mogło stać, gdybyś jednak zawiózł. Głos rozpłynął się w ciemności, aż szkarłatny kryształ stał się dziwnie zimny i matowy. Zostaję sam z własnymi myślami. A propos...
po samego siebie i swoich myśli, gdzie ten skurwysyn uciekł? Tutaj. Co ty tu kurwa robisz, kolego? Chcę, żebyście wiedzieli, że to trzy wiedzy mnie zabije pewnego dnia. 5, 6, 7. Hello. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak będę miał jakiegoś paskudnego niefarta, to oni tam przeżyją. I ku zaskoczeniu absolutnie nikogo, miałem niefarta i oni przeżyli. Dajcie dużej ilości na slutu, proszę. Nalegam. Aż może i z jednostkami, se... Pocztę będziesz... Czemu ona tam będzie iść te tury? Dlaczego tacy jesteście? To zgarniałem... Ola ma sobie fajnie, bo że przekazał parę rzeczy... Xenowi teraz. Najpierw muszę wszystko podgarniać. A jest z tego dość sporo do zgarniania. Aż zgarnię jednostki w przyszłym tygodniu. Dobra, idź tam, żeby jak najbardziej drogę skrócić. Pytanie, co ja mogę dostać? Ona jest plus 4, ty jesteś plus 3. Daj koronę. To też jest za darmo. To o 2. Toporka żadnego nie mamy, daj topór. Klatka jest go. Guys! No dobrze. Rozumiem. Rozumiem aluzję. Jeszcze raz, czego to się robi? Wystarczy z hełmu i z tego? Nie, czekaj. Czemu ja tego założyć nie mogę? A, z miecza, okej. Okay. Miecz, tarcza, hełm, to. Wait, what? Co ja zjebałem? Czy ja tego nie mogę nosić, żeby to złożyć? Jeszcze raz. O, dobra, jest okej. Okay. This is fine, this is fine, this is fine. Everything's legible. O mój święty Boże! Ależ to jest kurwa głupie. Czemu ja to w ogóle mogę złożyć w tym momencie? To nie powinno tak działać. Czekaj, nie mogę połączyć się tylko. Dobrze, dobrze, dobrze. Co robi ten artefakt? Well, pozwolę przytoczyć sobie jeszcze raz opis. Rzuca 50 slowa, weakness, curse, unlucky. Chyba wiem. Wiem, że unlucky to nie jest dobre określenie, ale... Da się być po jakieś tam. Po jakąś manę. Unlucky, I know, right? Cicho bądź. Dobra, to tak. Ty biegniesz tu, ty biegniesz przekazać parę jednostek koledze, a ty możesz zwiedzać górę. Bach. Bierz jednostki. Przyjacielu. Diabły to. I to. Yes. On będzie niepowstrzymany teraz, o mój święty Boże. A ty masz 316 impów, biedaczko. Biedaczyno wręcz. Dobra, on sobie tu odpocznie jedną turę. Bo potrzebuję manę.
To jest jakieś dość spore miasto, ale mam trochę wyjebane chyba. Na to jak spore ono jest. Wiecie dlaczego? Bo będzie zaraz moje. Ha, ha, ha. Żartowałem. Nie będzie. Tak myślałem. Znaczy... Czy ja to przegrywam? Czy ja to wygrywam? Ma trochę za dużo wysoki tier chyba. Żebym to wygrał. A nie mam zaklęć, żeby to wygrać. Jakbym miał lepsze zaklęcia, to mógłbym pomyśleć sobie. Tak, to chyba czeka mnie spierdolando. Chociaż, chociaż, chociaż... Może? Wait? Raczej muszę. Bo się uduszę. Wtedy myślałem, że może sięgnę 12. Ale nie tym razem. Pszczołka? Mało. Też wyjaki będą problemem. Też czuję. Bo jest ich za dużo, generalnie. Ulala. Dobra. Przynajmniej mogę strzelać, to jest pozytyw. Ja niekoniecznie to przegrywam, mam wrażenie. Zależnie od RNG bądź jego braku. No bo jednak, co by nie mówić o kierowcach, to jest to dość RNG based. Z każdą chwilą coraz bardziej mam wrażenie, że ja tego nie przegrywam, szczerze mówiąc. Ja się dziwię, że kolega mnie zaatakował. Lep. Okej, już mam zasięg. No dobrze, strzałka. Czy one miały... Nie, nie miały ograniczeń walce wręcz. That's pretty unlucky. Właśnie, ja mam kajdany. On nie może ode mnie uciec. Bo kajdan nie oddawałem. Więc tym mądrzej zrobił, że mnie zaatakował, I guess. Nice. O Boże, inteligencja. Coś, czego ten bohater ewidentnie nie posiadał. Znaczy co? Demon. Jeden. Eldamon, przyjacielu, porozmawiajmy. Masz dużo tej armii. Czy te artefakty w ogóle były oryginalnie w tym? W Armageddon's Blade? Tak się zastanawiam. Ale by se strzelił. Nawet jeżeli większość jednostek wroga jest kompletnie niewrażliwych na to. Składane. No właśnie, tak mi się wydawało i dlatego się zdziwiłem, że ja to mogę złożyć. Ja podejdę tu może, żeby ktoś mnie nie strzelił przypadkiem. A w ogóle dopiero zauważyłem, że żwiraki te skorzystańskie nie są zesłowane. Na pewno się to źle nie skończy! Lulec. No one są jakieś dżanki. W jakim sensie dżanki? Oho. Au. Oblało. 16, żeby jako w magii poszło się jebać. Hello. Stąskim? Stąskim zawsze. O kurwa, on ma 82 żywiaki ziemi. Ja z tego pamiętam. Czy on nie ma specjalności żywiaka ziemi? Well. To będzie zabawne. Okej, okay, nieważne.
Cofam to, co mówiłem, łatwego. Nigdy nie grałem łatwiejszego. Holy shit, ale ta gra jest łatwa. Księga Magii Ziemi, Mistrzostwo Logistyka. Wezmę długo tą. Czyli co, już wszystko to na górze tak naprawdę. O Boże, jeszcze więcej mocy magii? No dobrze. Ja mogę stanąć to miasto po prostu? Pewnie nie. No nas. To jest w ogóle celem mojej misji? Zdobyć artefakty, ok. Czyli nawet jeżeli zajmę to miasto, to się nic nie stanie w tej chwili. A nie mam many. Ups. Odpocznij sobie tutaj. Ty mnie proszę nie blokuj, nalegam. Tu jest jeszcze... O Boże. Abortuj mnie to. Też czuję, że ona nie zdąży tego abortować. Jop. Upsi. Wiecie co? Nie mogę być pewny, ale chyba tego nie wygrywam. Ej, ona ma dużo armii w sumie. A, utelep. Teoretycznie nie muszę jej bić nawet. Czy chcę ją bić? I tak mam już maksymalny poziom. No dobrze. To jest AB3. Trzecie, tak? Jedna tym, jedna zamki, jedna bastionem i teraz Inferno. Okej, czyli dalej gramy Xeonem, nie mamy do wyboru tego. Nie mamy do wyboru grania bastionem ani zamkiem, no dobrze. Xeon musi odnaleźć wielkiego kowala Kazandara i musi go do wykucia ostrza Armagedonu. Jeżeli Xeon zawiednie, wszystko będzie stresowane. Xeon może osiągnąć 24 poziom doświadczenia. Ten filtr mnie zabija. Mam już elementy potrzebne do jego stworzenia. Ale tylko legendarny miecznik Kazandar potrafi się nimi posłużyć. Bohaterowie ponownie stanęli na mej drodze. Jak na ironię, by mnie pochwycić, otoczyli siedzibę Kazandara. Ale nie zabili go. Co ja bym uczynił na ich miejscu? To dowodzi, że nie są godnymi mnie przeciwnikami. Nie przeszkodzą w mej misji. To jest DLC, jest pewne, że popełniłem jeden drobny błąd, a nawet całkiem duży błąd, ale to za chwilę. Slim podano imię człowieka, którego musisz odszukać. Wielki kowal Kahazandar, alchemiki wielce uzdolniony płatnerz, jest jedynym człowiekiem w całym Antagarichu, który potrafi wykuć ostrze Armagedonu. Znajdź go, Xeonie, znajdź go i zmuś, by je wykuł. Jeżeli będzie się opierał, nie szczędź mu cierpień, dopóki nie zmieni zdania. Moja wizja zmaterializuje się, a ty ją do mnie przyniesiesz. Zgodnie z tym są wysunięte przekręte istoty z odżywioło, przytrzymują go gdzieś tu na spodnej ziemi. Zniszcz je. Nie cierpię za to, że ośmieliłeś się znaleźć na drodze przeznaczenie. Jesteś zbyt blisko realizacji mojego marzenia, by to banda głupców mogła ci przeszkodzić. Jeśli zwyciężysz, czeka cię wspaniała nagoda. Lecz jeśli mnie zawiedziesz, zdobię płaszcz swojej skóry, a wyłupionymi oczami ozdobimy pierścienie. Gdy zjawa z kryształu rozmyła się, wzywasz Slina. Wierny ksek znika w boku siarki, by po chwili wyszli z niepodanym człowieczkiem w szponach. O, Slin, mam dla ciebie zdanie. Dowie ci, gdzie jest ten kowal. Odmowa nie wchodzi w rachubę. Jakby też się zastanawiał, na czym polega błąd, o którym wspominałem. Jak ostatni idiota nie podlewelowałem sobie żadnych tych, żadnych gildii magów, więc... Well, nie mam magii. Jestem upo! Błagam, powiedz się, że mam chociaż teraz. Okej, okay, coś mam. A i wiem, że mam też odwaję obu statów, zdaję sobie z tego sprawę. Ale staty to niestety nie wszystko. Ja przecież mi sobie zabranie magii, pan sobie będziesz miał łatwiej, czy... Dalej są jakieś śmieszne rzeczy typu... jak to się nazywało? Przekręte ziemie, które nie pozwalają magii używać? Mogę pomału, za dużo. A
To jest tak, że on przejmuje staty twoje? Jakoś wydawało mi się, że zazwyczaj to nie działa tak, że oni mają te same staty co w twojej kampanii. Ale może mi się tylko wydaje. Mogę pleść głupoty. Głosić bajdy niestworzone, o królewnie. Jakieś tam. Jestem pewien, że powiem, że przynosi zrozumiałe. Mam okropny pomysł. Mam bardzo okropny pomysł i powinienem żałować tego, że o tym w ogóle pomyślałem. Gdzie jest ten skurwiel twist? Dobrze, się odwrotnie. Nie jestem oddzielony od nich, prawda? Grupa, żeby jako w ziemi. Oh no. Anyway. Wiecie co mnie najbardziej boi? Że absolutnie nie mam pieniędzy w tej chwili na nic. Znaczy pieniędzy bardziej drewna niż pieniędzy. Ale wiecie o co chodzi? Ty masz jednego ogara, this is fine. Ty już masz więcej niż jednego ogara, this is fine. Tu jest dużo zasobów, this is more than fine. Dobra. Do miasta? Wyrekrutuj wszystko? Przekaż koledze wszystko co masz? Skocz do miasta? A tu nie mogę wejść bez to. Ma to sens, że nie mogę sobie zajebać tyle ile się da. Uczone? Pozwolę na masę. Powinienem wstawić za Xiona. Oh well. Jak zapewne możecie się domyślać, bardzo intensywnie zastanawiam się, czy te misje da się zaszować. Pożałuję swojej decyzji, zdaję sobie z tego sprawę, ale to dziś nie zaszkodzi. Tu jest kolejny garnizon. Te garnizony nie są nawet jakieś bardzo silne, szczerze mówiąc, mam wrażenie. Kuśnia i to czwarte miasto chyba nie miało ani tego, yep. Kolejny garnizon. Same garnizony tu, ja nie wiem. Tam jest grupa żywiaków, to whatever. Sobie mam wrażenie, że jeżeli przenosi, to by tłumaczyło, dlaczego miałem tak obrzydliwie wielkie problemy z ostatnią misją czasami w tej kampanii. Ale cicho. Czy ja tu mam? Gdzie to jest miasto? Skurcz. Teraz sam. Och, kurwa. Oczywiście, że miasto najdalej od gdzie ona ma możliwość rekrutowania diabłów. Fuck me. O, siema. Hello. O, Boże. Dokonał taktycznej ucieczki. Ksek, który pozostawał się właśnie niespiesznie, przekazuje ci wiadomość. Kękając przed swym panem i władcą, zacznę mówić. Mój panie, z jakimś smutkiem muszę ci donieść, że nasi wrogowie ponownie i ataki na linię naszej niezaopatrzenia. Zaczęliśmy kojęczy transporty na jednym z postawionych znak tego przeklętego bladoicego wojownika. Tak, Ksek, się widzimy, towarzyszu. Mam dla ciebie zdanie. Oszukaj się na i dowiedz się, kim jest ten wojownik. Chcę wiedzieć, jak się dwie, być pewny, że zabijam właściwego człowieka. Mówisz tak, jakby diabły się przejmowały takimi rzeczami. 12 poziom, jest trochę głupio było to stracić. I chcę chyba księgę. Możesz się tu zostać w takim razie, bo on nie miał aż tak mało armii, I guess. Chcę zgarnąć kopalnię złota. Chciałbym zgarnąć te diabły, które tam są, ale obawiam się, że to może być nieco ponad mojej siły obecnie. Chociaż mam dużo statów. I guess, mogę spróbować.
Aczkolwiek pamiętaj, spróbować na pewno nie zaszkodzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie najwyżej. Tu nic nie zrobię. Dla mnie generalnie nic nie zrobię za bardzo. Tu mogę przedsionek zrobić. Tu mam przedsionek, mogę jeziorko machnąć. Tu mogę przedsionek machnąć. Ty tu siedzisz i czekasz na lepsze czasy, I guess. Możesz sobie dalej machnąć, żeby cię nie zatkało przypadkiem. Chyba uciekł. Dużo drewna. Demony za darmo? Demony za darmo. Nie pożałuję tego, prawda? Spoiler, pożałuję tego tak bardzo, jak tylko się da. Stone skin. Chyba stone skin. Szkoda, że stone skin nie skaluje z mocą magii. To było zabawne. To było bardzo zabawne. Wcale nie byłoby to przegięte. Za mało zadajesz, ty możesz podejść i dziabnąć. Bonk. Od nich trochę oberwa, ale... This is fine. Jeżeli tam chcą się bić, to dla mnie żaden problem. Weź podejdź... Tu. I od razu możesz tu. Odpowiednio wysokie statystyki bohatera pozwalają wynagrodzić nawet dużą różnicę w statystykach jednostek, mam wrażenie. W sensie takie podstawowe statystyki, nawet jak atak i tak dalej. Ty masz jakąś armię? 5-1, trochę za mało. Tydzień jeszcze nie minął, ale chyba mogę wyjść na tyle przynajmniej, żeby zobaczyć, co tam jest. Wracaj. Dobra, czy gdzieś coś mogę? Tu mogę. To... Tu mogę jeziorko, tu stadele i tu stadele. Nie będzie mi kompletnie stać na to, ale zobaczymy. Dobra, ksyronku, przyjacielu. Strzałka zadaje 230, więc jednego zabija. Coś mi zabije pewnie. Whatever. Bardzo potężny whatever. Diabeł. Szkoda, że dopiero w nowym tygodniu weszła, a nie jeszcze w poprzednim, ale... Jak to mówią znamienity kastek, czasem tak bywa. Skoczę tutaj po jednostki. Nie ma ich jakoś super dużo, ale... Lepsze to niż nic. Ty masz diabeła do wyrekrutowania, więc powinieneś być w stanie trochę poogarniać otoczenie. Jakieś kopalnie pozgarniesz coś. Bep. Czy gdzieś ratusze w Chodopie? Tutaj jeszcze może wejść, nie? Bo wszędzie indziej mam chyba. Tak, wszędzie indziej już są. Kaska, z żywiakami się możemy raczej bić. Zresztą już to kolejny bohater, któremu muszę dorzucić trochę tych. Trochę... Książek magii. Bo ich nie ma. Demonów nie ma. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie boi ta jedna tura konkretnie. Że idealnie za jedną turę bym mógł, ale tak to nie. Nie powinienem nic stracić poza hoflikami. Essa. Trochę sobie ekonomię poogarniamy przy okazji. Ratusz, tutaj niech będzie stadela, tutaj niech będzie urodzisko, tu też niech urodzisko będzie. Czemu wy się chcecie ze mną bić? Przestańcie chcieć się ze mną bić. I tak mi nic nie zrobicie.
6213, zabite na pewno. Czemu ja powiedziałem, że 60 to było na pewno zabite? Bardziej pasowała Stadela. W jakim sensie? Bo chyba nie rozumiem. Coś mnie ominęło? Coś mnie pomija? Czemu mam dużo? Demonów mam dużo. Ulepszmy demony. W tym sensie, okej. Wczesne myślałem, że coś większego mnie omija. I miałem takie wejdę, więc... Halo? A to tylko zalewanie, to okej. Jak to tylko zalewa ludzi, to nie ma problemu. Dobrze, nie bijcie. Czy masz dużo armię? Nie. Czy masz dużo zaklęć? Też nie. To on się akurat może nie chcieć tu bić. Sim wpadł do komnaty popchany przez Kseksa. Odwraca się, aby spojrzeć na człowieczka, kiedy dosadzi ci już tylu cennych informacji. Sim poci się obficie, wie, że tak ścinę mu krew w żyłach. To jasne, że ciągle boi się, że marnamy pożyć jego serca. Mam wieści, wasza eminencja, był koszy przerażony Sim. Wielki kowal Kazanda jest przetrzymywany w prostej chacie gdzieś na terenie tuneli pozostałych po niedawno tak niegodnej rasie. Łatwo go będzie znaleźć, bo jest się niestrzeżony. Ja z racji, Sim, dobrze się też. Nigdy nie spodziewałem się, że możesz być tak użyteczny. Być może jednak nie należy cię zjadać. Chociaż na swoim miejscu nie byłbym zbyt dalekosiężnych planów. Ale to niemiłe. Powiedz mu po prostu, że go zjesz i tyle. A nie robisz mu nadzieję. Właśnie, Majkisie, czy ty jesteś na tym... rejonie, gdzie aż tak bardzo na lewo? Bo wydaje mi się, że ty trochę za bardzo na północ chyba jesteś od tych terenów typowo zalewowych, że tak tujmy. Łez. Znając sobie sprawę, że to jest po 20 tych żywiaków ziemi i to może być bolesne. Skórka. Diabeł powinien przeżyć. Słynne ostatnie słowa. Au. Jest fajnie. Wszystko jest w porządku. Nic złego się nie dzieje. Czy jakoś tak? Mantra powtarzana sobie w każdej chwili, żeby nie zejść na staty, które zaraz zobaczę? Nie, no chyba nie jest aż tak źle. Teraz 8, jednego czarta. To bardzo whatever. Więcej niż bardzo whatever. Puste miasto! Ha! Puste miasto zawsze w cenie. Na lodzisko. Ciarnia. No, w ciarni było. Ktoś oddał, próbuje mi dojechać chyba. Nie gustuję w takich sytuacjach, że się tak wyraża. Tam jest darmowa skrzynka. To nie jest aż tak darmowa skrzynka. Niestety. A ty chcesz wrócić do miasta, bo koledzy się tam szlajają. Prawie zero obrony. Jest to obrona, którą nie należy się przejmować. Nie wiem, wciąż boli mnie to, jak wyglądają moje zaklęcia względem tego, ile mam mocy magii. To jest takie I swear to God, jak już złożę ostrza Armagedonu, to wszyscy kurwa umrzecie. O, daj mi trochę więcej pola do manewru. Aż wiecie co, jola. O mój Boże. Stać mnie. Nice.
Zawsze to więcej manę. To sobie dowiedzę, przydałoby się komu innemu, prawda? This is fine. Ty masz armię, tak, ty masz armię. Gdzieś to? Jest szósty, to mogę w sumie jeszcze jeden dzień zaczekać tam i zaraz garnąć tamte diabeły. Jeski. Zamek, co? Żeby mieć demonów więcej? Boję się stąd wychodzić trochę, tak szczerze mówiąc. Bo mam wrażenie, że coś mnie teraz dojedzie, jak na zbyt długo wyjdę. Ty już czekałeś tutaj, więc możesz iść się bić. Żeby jaki lodu, whatever, plus jeden do wiedzy. Jestem na tym etapie, gdzie chyba nie potrzebuję więcej mocy, mam wrażenie. Ty tu czekasz. Ty bierz kusznika i zobaczysz więcej terenu. Dep. Darmowe czarty, znaczy darmowe, wiecie o co chodzi. Prawie jak za darmo. Ty czekasz. Gdzieś widziałem bohatera. Tu jest bohater. Ma strzelców. Prawie jakby był Gelu. Ale on nie jest Gelu. On jest czymś znacznie słabszy niż Gelu. Dzięki Bogu. A tu jest drugie miasto. Tak zwane drugie miasto z usławowiane. Książka? Książka. Czy stać się wykupienie wszystkiego? Pewnie nie, co? Nope. Nie jest daleko, ale wciąż nie stać. To najważniejsze. Skoczę tutaj może po dodatkowe jednostki? Za złoty 29? Ktoś powiedział złoty 29? Coś tam awans kurwysynu? Tak zwany jebany awans? Na który cię stać? O której? Anaki? Dużo diabłów na krem nie stać. Ogólnie na nic nie stać. To jest zawsze dla mnie ta jedna niefajna rzecz w Heroesach, że bardzo ciężko jest utrzymać się duże ilości zamków. Że fajnie, że mogę mieć dużo zamków, ale jednocześnie nie ma jak z nich korzystać sensownie. Dobra, chłopniki dostają, sztafowańce. Daj im przyjść tak naprawdę. Ach. Blind. To nie fajne. Przestań mnie oślepiać. Diabły to raczej przeżyją. O, to bardzo miłe z waszej strony, że mnie tak ładnie puścicie. I jeszcze zostawicie wrota szeroko otwarte. Blep. Będzie legionisty, tak bardzo przydatne, że aż wcale. Gildia magów, wiecie co? Jolo. Inferno. Może się przydać. Teraz iść. Bo nie wiem, czy oni na południu jeszcze nie będą mieli jednego miasta, chociaż z drugiej strony mam, że nie. Jeżeli trzeba iść według dróg, to tutaj jest jeszcze jedna droga, więc... I guess, że mogę iść tam według dróg, tak jakbyśmy chcieli. Na ile jednostek zadać? Na mniej niż bym chciał. Jedna. Coś tu jeszcze jest do zebrania, tak, trochę tak. Magmy przede mną uciekają. Czartów się nie boję.
O, come on z tym moralem. Cholipka, kocham NNG, czy coś? Ach. Jeszcze tą kopalnię bym ogarnął. Tutaj jest plus jeden do wszystkich statów, też bym sobie ogarnął. Ogólnie bardzo dużo to jest wszelkiego rodzaju neutralnych budynków. I jakbym chciał je wszystkie zajmować, to można na tym pół misji poświęcić, mam wrażenie. Wzdłuż drogi, czy jak gdzieś dojdę, wygląda jakby tak, ale nie jestem pewien. Nie, nie chcę zachęcić po walku. Ach, szmony do dodatkowej rekrutacji. Ach, ktoś gdzieś idzie. Tutaj idzie kolega. Niekoniecznie mało ładny, ale this is fine. This is all fine. Tu jest miasto, którego broni absolutny kurwa nic. 10 żeby jako w tym momencie 4 to nic, jak widać. Mam dużo manny, ale w sumie i tak nie mam ruchu, więc zaczekamy sobie. Gdzie jestem? Ja jestem tu. Ludzi tłum. Jakaś część nie ma wrażenia, że mogę się z nim bić, ale nie jestem tego pewien. I nie jestem pewien, czy chcę to sprawdzać. Mam wrażenie, że jeżeli to sprawdzę, to... ktoś miasto mi zajęli, tamto na górze. Dam posłaniec pośpiechu przerywane radę odbywającą się tuż przed nastaniem świtu. Rozwścieczony chwytasz zuchwalca za gardło i ściskasz nim o ziemię. Kierując ku niemu swój tuchnący oddech, pytasz, co kazał mu przezwać obradę. Mój panie, pragnę przekazać wieści od szpiegów ze spalonej ziemi. Informuję o spotkaniu władców żywiołów z królową Katarzyną. Podobno został zawarty sojusz między ich armiami i teraz wspólnie walczą się z ścianem. Podobno jakaś demon nim zmierzyłeś mu trawicę. Rzucając jego bezwładne ciało na ziemię, wybucha wściekłością. Sprawa jest lina. Chcę wiedzieć, czemu ta informacja umknęła jego uwagi. Chcę wiedzieć, czemu królowa Katarzyna jeszcze żyje. Chcę wiedzieć, czemu otaczają mnie sami głupcy. Kseks, zabierz stąd ten bezużyteczny wódkości. Muszę pomyśleć. O, one się mnie boją. Ja ich też się nie boję, ale to jest zupełnie inna sprawa. Otaczają mnie krytynie, I know, right? Jest to dość popularny trop, mam wrażenie. Czemu one się mnie nie bały jeszcze raz? Nie mam pojęcia, ale dla mnie to tylko lepiej. Ktoś tu zajął miasto i wygląda na specjalnie silnego bohatera, co gorsza. Ah, well, tędy sobie pobiegnę. Zastanawiam się, czy ktoś z bohaterów nie mógłby ten. Nie mógłby w tej chwili jakoś sensownie dopomóc, że tak to ujmę. Bo wydaje mi się, że powinienem być w stanie. Zwłaszcza jeżeli wszystko będę zgromadził na przykład na jednym z bohaterów. O, na przykład na tobie. Wait a minute. Chciałem na tobie. Wszystko. Zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy tak. O. I chciałem, żeby Kali. Tak, żeby Kali miał wszystkie rzeczy. Ulepsz. Wyrekrutuj. Wydaje mi się, że Kalich może teraz też iść sensownie pomagać z rzeczami. Chciałbym wierzyć przynajmniej, że tak jest. Coś lepsze my demony. Tych nie mam w armii, ale zaraz będę je miał. Brak miejsca. Też to jest dobre. Wait. O, hochniki do ulepszenia. A, okej, okay, okej. Dobra. Byłam wszystko.
Nie? Jesteś w stanie z tej strony zaatakować chyba? Pójdź zobaczyć, czym jest tamten bohater, co się zwie jak nasza Luna. Nie powiem statystyki w tych kampaniach z Amagadon Blade i Shadow of War potrafił bardzo intensywnie do góry latać. Okej, czyli te, nie miałeś już nic robić. To idź się Luną zajmij. To jest... To jest bohater, ale ten bohater też powinien być w stanie się zająć. Zwłaszcza, że ta armia tutaj jest śmiesznie mała, bym powiedział. Ogólnie mam wrażenie, że w Shadow of Death AI jest mądrzejsze trochę. Bo z naszej części mam wrażenie, że bardzo szybko mają duże armie niż tutaj. I nie jestem pewien, czego to wynika dokładnie. Tutaj jest bohater, którym chcę. Are you for fucking really, Gnica? Kaczma. O. Specjalność 350 sztuk złota. Moja ulubiona specjalność. Ja to zostanę, żeby ktoś nie myślał sobie przypadkiem, że wejdzie mi do miasta. I spanko na razie. Rozgarnij to. Wejdź to miasto zgarnij. Wejdź to miasto zgarnij. Wejdź Lunę zabij. Domyślam się, że nie zabije, tylko ucieknie, ale... Mogę się łudzić zawsze. Tutaj może. Bo w tej misji chyba nie mam Kaiden Wayne, daj? Daj mi się przynajmniej, że nie mam. Zresztą teraz zobaczyłem pewnie. Yep, nie mam. Jak zapewne można się było łatwo domyślić po tym, jak przeciwnik, well, uciekł. Dobra. Czy jest to coś jeszcze, co mogę? Mogę pójść pod diabłę? Gdzieś coś widziałem. Tutaj kolega sobie dalej łazi i mi się to nie podoba. Przestań tu łazić, proszę. Tutaj zajmij to miasto. Ten pasek wydaje się ich najsilniejszym bohaterem póki co. Co na to moja karczma w sumie? Nie, ich najsilniejszy bohater to Interus, którego jeszcze nie widzimy, i co więcej, oni mają silniejszą armię od mojej. Aż że się tak delikatnie wyrażę, niepokojące. Przyczyna też nie jest to coś, czego nie da się naprawić dużą ilością zajmowania im miast i czekania. Nie oszukujmy się. Ktoś mi gdzieś przebiegł koło nosa. Nie podoba mi się, co ten kolega tutaj robi. Hello. 6 ataku. Pewnie mi ucieknie, prawda? Ale mało. Czemu nawet nie jestem zdziwiony? To jest zamek i to mnie tak niepokoi. Zamek, a inny poziom fortyfikacji. Czekaj. Strzel. Czy ktoś do mnie wyjdzie? Tak, nice. Czy
Czy mi się opłaca w ogóle wychodzić, tak się zastanawiam? Bo ja nigdy nie wiem, na ile ja gram optymalnie albo nieoptymalnie. I zawsze mnie dziwi, kiedy ja na przykład w taki sposób, jak tutaj próbuję wychodzić z zamku. Zastanawiam mnie, co nimi kieruje do takiej, a nie innej decyzji. Coś tam strzałka w prawo. Partnerstwo plus. Zaczekaj tu na manę. Pożałuję tego pewnie. This is fine. To nawet nie wygląda, jakby miało być jakieś bardzo skomplikowane. Zwłaszcza jakby się to gówno spowolniło. Wait. Zaczekam ze wszystkim. Może któraś jednostka jakoś dziwnie się zestakuje do magogów. Ale ewidentnie nie zestakuje się, bo po prostu cieknął sobie. O, smocze. Boję się trochę, że oni wzięli coś z Smoczej Utopii. Czyli ten bohater stąd mi uciekł, więc jestem tu bezpieczny na tym froncie. Czy tutaj jest coś do ogarnięcia? Widzę, że mam jeden budynek, którego nie zgadnąłem. Na pewno. Daj. Kolejne budynki do zgadnięcia. Tu jest siarka. Tu jest rtęć. To są żebiaki. Whatever. Chciałbym i my możliwości pozajmować tyle miast, ile się da. Im szybciej je zajmę, tym łatwiej będzie mi, powiedzmy, nadrobić jakiekolwiek straty, jeżeli chodzi o ilość armii. A z tego, co widziałem, to oni przynajmniej na papierze mają większą armię od mojej. Czy ja to wygrywam? Nie jestem pewien. Mogę na pewno to stanąć i przekazać armię temu. Xeronowi. Więc to jest jakiś plan. Dużo ilości po prostu do obrony. Zresztą zastanawiam się, czy to nie jest tak, że w tej misji oni po prostu sobie siedzą pod ziemią i czekają, aż ja do nich przyjdę. Bo możliwe, że jest tak, jak właśnie powiedziałem. Wtedy tak naprawdę jedyne, co mogę sensownie zrobić, to pobudować sobie wszędzie budynki. Czekać, aż nastakuje sam niedużo armię. Dobra. To tak. Ty potrzebujesz... Dobra, tak może. Ty przekaż mu całą armię, jaką możesz. To chyba najosadniejsze, co mogę zrobić. Mogę jeszcze tak na pewno machnąć. I przyjacielu, i zajmij to miasto bez. Interesujące. Dwóch czardziej. Wyskawica tu nie zadziała, ale pocisk zadziała. Ale mu pojechałem. Dobra, czas na to. Na tą gorszą część, I guess. To nawet tę gorszą część. Nie mam na tle silnych zachęć, żeby sobie łatwo z tym radzić. Więc chwilę to potrwa raczej. Czy oni wyjdą? To jest pytanie. Yep. Jak zwykle wychodzą. Czemu oni wychodzą? Przestańcie wychodzić. Przestańcie ułatwiać mi grę. Chyba poschali.
Ale by to jakaś obszarówka weszła w tę okolicę? Ach. On jeszcze żyją? Oj, drzwi mi się napnęły. No well. Unlucky. Jak to mówił klasek? Coś ciekawego masz? Sandały. Sandałki mogą być przydatne całkiem. Zrobię sobie gildię magów, jak już tu jestem. Zaczekam na manę. I zobaczę, co tu jeszcze dobrego. O Jezu Chryste. Czy wyjdzie, ile tu jest budynków do tego? Do statów? To jest przerażające. Tak samo jak przerażające jest też, oni chcą się bić. Może, że porównanie do podstawki. No, mapach jest dużo więcej do roboty, nawet jeżeli same mapy nie są aż tak duże. Chociaż no, tutaj chyba gramy na Excelce. Że jest po prostu więcej jakichś punktów zainteresowania, tak zwanych. Albo jak to woli, poi. No dobrze. Skoczmy po to, badziewie. Tu jest laweta jakaś. Coś tam laweta. Są stajnia, jest początek tygodnia, więc fajnie. Więcej demonów. I poza tamtą częścią to chyba wszystko. No dobrze. Ulepszajmy dalej armię. Tam gdzie się da. To widzę, że miejscami będzie problematyczne, bo nie mam tęci. wiem, że to nie jest jakiś giga duży problem i da się to naprawić, ale... Czy to jest miasto jeszcze jedno? Powinno być. Chciałbym wiedzieć, że tam jest jeszcze jedno miasto. Obrubiny się boją. Tu nie przejdziemy. Okej. Okay. Czyli... Ten rejon mamy zwiedzony. Na pewno jest to smosza utopia, z którą nie jestem pewien, czy ja mogę handlować obecnie. Wezmę sobie zawczasu... Kurde. Najgorsze jest to, że ja wiem, że jasiarki też będę potrzebował. Więc to nie jest tak, że mogę sobie na przykład nie całą siarkę przytopić na rtęś czy coś. Gdzieś widziałem bohatera. Tu jest bohater. Labeta. Cześć Labeta. Porozmawiajmy Labeta. Czemu oni tu coś kopią? Błagam, powiedzcie, że tej misji nie nagrała. Jest tu miasto, które... Dajmy? Jolo? Zobaczymy. Ha. Nie jestem pewien, czy jedziemy. Ale... Zróbmy tak. Lightning. Wait, old age, okrok i strzel. O mój Boże, ja to chyba naprawdę zajmę. Nice. Chodź tu. Przy okazji zakończymy jakieś nowe fajne artefakty. Nic szczególnego. Mogę tu zostać na razie. Ach.
muszę kilka magów machnąć niestety. Niestety w sensie, że kosztuje mnie te zasoby, których nie chciałbym wydawać. Bardziej w tę stronę, żeby nie było. Bardziej tutaj ta przeklęta laweta jest. Cześć lawetka. Czy ja widziałem 1300? Czy ja się tylko przewidziałem? Chyba się nie przewidziałem, right? Nie będę koło 1300 ważeń całkiem sporo. Się zastanawiałem, czy mi koleżanka nie ucieknie, ale już widzę, że mi to nie grozi. Ile z tych rzeczy mogę założyć? Sandały mogę na pewno. Bo wcześniej tego nie zrobiłem, to mi się nie opłaca. Czyli podatne to raczej nie. Czy oni mają jeszcze jakieś miasto na górze? Wygląda jakby nie mieli mieć. Ale w sumie to cholera z nimi wie. Ach, to stąd chyba jest wszystko. Ulepszymy sobie przedsionek. I w sumie w innych miastach też poulepszamy, to się da. Ciekawi mnie, czy podobnie jak w jakichś starszych tytułach, znaczy w starszych tytułach, bardziej w innych gatunkach, może te lepsze określenie. Bo wiem, że na przykład w RTS-ach często jest tak, że AI bardzo intensywnie cheatuje, jeżeli chodzi o wzrowce, czy tutaj dostaje jakieś na przykład z góry, które może potem wykorzystywać na przykład na jakieś upgrade, nie upgrade, tego typu rzeczy. Czy jest praktycznie na poziomie gracza. Oczywiście nie licząc z tego, co jest ustalone według poziomu trudności. Boże, te sałki chcą się narobić. To jest niesamowite. Miejcie litość. Widzicie, te na przykład potrafią. A tamte nie. Nie rozumiem. Ach, drugie miasto. Tutaj brakuje rtęci. A jeżeli brakuje rtęci, to da się to łatwo naprawić. Ustępnięte. Chcę zobaczyć, czy ten, czy... Czy w tej smoczej utopii jest coś ciekawego? Ile oczywiście ta smocza utopia nie została już wyczyszczona kompletnie? To biorąc pod uwagę statystyki ich głównego bohatera, absolutnie by mnie nie dziwiło. Gildii magów potrzebuje, ale Gildii magów potrzebuje tęci. No dobrze. Ty masz armię, ty masz małą armię, ale możesz i tak się tym zająć. Tak? Tak, dzięki Bogu, że oni nie mają tych stosów. Bo to by dopiero byłby bardzo ciekawy przyrost jednostek. Aha. Ostatnie miasto do ogarnięcia. Ostatnie? Tak, to będzie ostatnie. Do komnaty wchodzi Xex. Wygląda na zagubionego i ma dziwnie wydłużoną twarz. To jasne, że przynosi te nowiny. Jak zwykle pada konal, czy rozkazujesz mu wstać i mówić? Mój panie, przykro mi to mówić, ale twoja matka zginęła w czasie bitwy. Zatem bladolicy wojownik, który przysparzał tylu kłopotów.
Dzielnie baczyła zginęła z jego ręki w czasie jednego z ich postępnych najazdów. Tak mi przykro, mój panie, zakończył Sexta, bez kryptu. Zostaw mnie. Gdy na mnie tej spusty padasz na konę, Łukasz, wkrótce łkanie zamienia się w śmiech. Ponury śmiech. Śmiech przepełniony szaloną furią. Niebawem z namiotu do legalni przerwane są mi przekleństw i hałaśliwych odgłosów zniszczenia. O. Boże, o kurwa. Mogłem tego nie przemyśleć. Tak zwane, nie spodziewałem się, że będzie ich tu aż tyle. No kurczę, kto mógł wiedzieć? Nie zabiję, nie zabiję, tego jednego zabiję. Wciąż jednego. Dobrze, smoki, zabijajcie siebie nawzajem. Blap. Blap. Ale przynajmniej o tyle fajnie, że nie zgadnęli, smoczej utopić się. Oh, come on. Oh, come on. Kiedy gra ci mówi bardzo intensywnie, ej, chcesz może poużywać Armagedonu? Boże, te staty 32 mocy magii, ja pierdolę. Oh god. Czasami się zastanawiam, czy ja nie jestem w stanie z samego tego... czy ja w ogóle mam czarnego klucznika, czy ja nie mam czarnego klucznika? Gdzie był czarny klucznik? Ja zgarniałem czarnego klucznika, czy ja nie zgarniałem czarnego klucznika? To jest prawdziwy problem w tej chwili. A mi i tak muszę tędy pojechać, więc mogę sprawdzić. Jest to biały na pewno. A zobaczymy, czarny też tu jest. Tak jest. A i tu lepsze ziarka. Zostań tu, żeby w na... Bo chcę w następnej turze też diabły sobie ulepszyć. Wydaje mi się, że powinien być w stanie. Tak, mam już. Ale nie chcę na razie powiedzieć, żeby przypadkiem nie cygrować jej bohatera. Bo to by było bardzo niefortunne. Więcej rtęci oczywiście. Stać mi na wszystko? Powinno być mi stać na wszystko. Nie na wszystko, bo nie mogę lepszyć diabłów, ale to się szybko naprawi. Ulepsz. Stąd ja zgadniałem armię? Nie, stąd nie zgadniałem armię, to wiele wyjaśnia. Że coś mi się tu nie zgadzało. Nie zgadnę na to armię. Ale nie jesteśmy jeszcze, nice. Pójdę szybko ten garnizon wyczyszczę. Chyba na szybkiej walce, bo mam za dużo armię, żeby tam miało się tutaj cokolwiek dziwnego. Ja się boję tego, co się stanie, jeżeli... A, miałem na szybki. Ja się boję tego, co się stanie, jeżeli on naprawdę przechodzi między kampaniami z samymi istotami, w sensie, że on będzie moim przeciwnikiem. Biorąc pod uwagę, jak ja go teraz szprycuję intensywnie. Chciałem przekazać tak. I te diabły tak. Dobrze. I ty chciałeś jechać tu. A ty wiesz to. To jest tak zwane, nie może być aż tak źle, prawda? Prawda? Ty tu zostań, bo zaraz nowy tydzień. Zielonego odwiedzałem. Coś tam zielone był już w więzieniu. A ty miałeś iść tu. Kojarzę, że kiedyś byłem
bardzo nieumiejętnym dzieciakiem i cheatowałem w Heroesach. I kojarzysz, na niektórych mapach było tak, że AI miało dosłownie jakieś zostawione miasto, dosłownie nie wiadomo gdzie, tylko po to, żeby, o Boże, znalazł safe pass z pewnego problemu, że mam niepoulepszane te, mam niepoulepszane jednostki. Ah well. Zastanawiam się, kto mi się najbardziej opłaca dostaje wtedy. Na pewno tak. Najpierw tak muszę to iść. Chyba tak będzie najzasadniej. Dobra, wydaje mi się, że z tym samym mogę już iść na dół. Chciałbym wiedzieć, że mogę sobie iść na dół. Wiecie co, reszta nie śpi już w takim razie. Kto jeszcze? Ty śpisz, ty nie śpisz. Jolo. Wejście do Dringońskiego tunelu, wiesz, informacje z klinem zaczynają się sprawdzać i teraz trzeba znaleźć kolegę, jest. Śmiejeś to plecią w twojej głowie zaczyna powieki uchować poczucie niepewności. Źle się dzieje, ty nie podał dokładnego położenia chaty, czyżby ten głupiec śmiał się oszukać? Ah, he could never. Mnóstwo Feniksów. Tak brzmi tak zwane. Na pewno tego nie pożałuję. Nie zrobiłbym tego. A ciekawe, ile przedwierzę jako w ogóle? Okej. No dobrze. Pamiętam, jak mnie denerwowała kampania Shadow of Death pod tym względem, bo tam przeciwnicy potrafili przyzywać jakieś chore ilości żywiołaków i efektywnie zaliczyliśmy double KO. Bo ja nie byłem w stanie... Wait a minute. Gdzie jest najbliższy bohater? Bo mnie pojebie? To jest... To iść po ziemię. W czasie snu nawiedzają się majaki. Wśród nich przybywają duchy zastrzeżenia. Kontynuacja dotychczasowego postępowania prowadzi do zniszczenia. Śmieje się ich twarz i wizja zmienia się na jeszcze gorszą. Wciąż śmieje się z ich czołosnej wysiłku, które mają podtrzymać się przed wykonaniem zdania. Widziałeś, że zwiększyć pieniądze, tak próbujesz przejść jakiś głupawy duch. Czy ja gdzieś pominąłem filozofowego klucznika? Może być tutaj potencjalnie i mnie to będzie denerwować teraz. Wracaj tu, ulepszy jednostki. I weź skocz tutaj, proszę, błagam cię. Jeszcze się upewnię, czy tej czego głupiego nie ma, ale nie widać. Bo to na pewno nie może być. Czy gdzieś był fioletowy? Nie widzę tak na pierwszy rzut oka. Tu jest ten stos. Środnie tutaj, prawda? Nie, też nie. Tu nie. Tutaj odbiedę. Raz. Tutaj? Też nie. Okej. Okay. Czyli raczej nie tu. Nie jestem pewien. Tutaj też raczej nie. No, ale jest to w pewnym sensie błąd jeden z jedynki, niezaprzeczalnie. Dobra, blinę też. Zajmijcie się. Okej, okay, też nie ma. Namiotu klucznika. Okej, okay, czyli mogę chyba bezpiecznie zauważyć, że nie ma tego namiotu klucznika. Wiecie co, ja los spróbuję gdzieś indziej pójść na razie. Czy my naprawdę chcecie się bić? Come on. Nie róbcie mi tego. Dobra, czyli na górze nic raczej nie ma, więc schodzimy na dół. Wszyscy schodzimy na dół. Osy pozbawiające tchu od smoczego łajna to chyba nie jest właściwa droga. Spróbujemy po fachowych poradach.
Od tego przesiebiję Falagonce. Pewnie przynajmniej ściąga się miłe przytulne od kolawy. Wreszcie będziesz mógł się zaakceptować, to zluźni się napięte mięśnie. Chociaż biorąc pod uwagę twoje szczęście, odpoczynek możesz się ominąć. Oh well. I don't care. Nie jestem tu, żeby odpoczywać. To kwestia życia albo śmierci, jak ten nowy klasek. Tu wciąż nie ma fioletowego kusznika. No dobrze. Echo w głębi jaskini powtarza dźwięki, jakie nigdy dotąd nie słyszałeś. Coś jakby pochopywanie połączone z trzeszczeniem. Trudno określić pochodzenie tego głosu. Może to po prostu wiatr, a może nie. Mylowie, że wyraków powietrza. Whatever. Tu jest mylowie energii, to przez to nie przejdę. Ogólnie przez mylowie nie przejdę raczej. Bym powiedział. Tu jest czerwony klucznik. Ha. Znaczy on na pewno przejdzie. I to tak, że nawet nie ma na co patrzeć. Nie dziwię się, jeżeli przez tamtego klucznika trzeba przejść. W górze nastąpiło wyładowanie elektryczne, kilku twoich ludzi wstanęło na głowie. To rzeczywiście dziwne uczucie. No odrobinę seta, ale to nic strasznego. Z mylowiem energii już nie czuję się na tyle komfortowo, żeby się bić raczej. To są chyba same artefakty, co? Te. Powiem więcej, że z tych artefaktów mi się na nic nie przyda w tym momencie. A gdzie? Okej, okay, widzę fioletowego kusznika. To jest duży pozytyw. Hello. Kto ma wyższe staty? Przypomnijcie mi. Raszka. Ład wszystko. I spać. A ty. Jaka jest szansa, że on się tu wyjebie? I dlaczego za dużo? Ty proszę zwolnić drogę. Lepiej wejść na górę. Raszka może sprawiać coś z tej energii. Pożałuję tego, prawda? Nie, to jest fajne. Tak, to weszło się bez jakichś dużych strat. Okej, tu jest sporo kluczników. Trzeba wszystkich chyba ma, więc... on ma pewnie dużą armię. No dobrze. Chyba wiem, dokąd to zmierza. Nie ma specjalnego. Ty śpisz, ty śpisz. Ty śpisz? Ty śpisz. Możesz się sam wyjść. I nie połowa populacji, która spada doskonale. Ej, spać. No i myślę, że teraz to już kwestia. Dlatego, żeby oni tam przeszli. Odpowiednio. Chciałbym wiedzieć, że Xeon jest obecnie na tyle silny, że sobie poradzi. Zobaczymy. Co jedna rzecz mnie ciekawi? Co tam jest? Inteus. Jak silny jesteś? To może być jedna z tych niebardziej oczywistych walk, I guess. What is it? Tylko na te. Tylko na... Sałki działa, to trochę. Lipton. Kolci trochę. Gdyby nie to, że połowa ich armii jest na to kompletnie nieważliwa. Dobra. Jak to wygląda? Trochę mało, ale przeboleje. Nieważne, dużo. Lep. A mniej ma to sen, biorąc pod uwagę, że ta... Że żwiaki generalnie są traktowane jako coś, co jest nieważliwe na magię umysłu. Zazwyczaj. Wydaje mi się, że to niezależnie od settingu. Zazwyczaj tak bywa. Ale może się mnie poprawić, jeżeli się mylę. 70, nice. Nice.
Ulala, się ładnie astakował. Przemieszczę się może, żeby się tak nie astakować aż. Dap. Pokonanie Inteusa raczej nie będzie stanowiło problemu z tego, co widzę. Nie w tym momencie, bym powiedział. Nawet mam wrażenie, że to nie jest tak, że jakoś bardzo długo mi ta misja... O Jezu. Aż ta animacja wyglądała na bardzo spowolnioną. Czy ja mogę się wyleczyć, żeby moje jednostki mogły grać w grę? Nie ukrywam, granie w grę to jedna rzecz, które lubię. I nie jestem wielkim fanem, kiedy jest mi to uniemożliwione. Wszystkie możliwe księgi magii, doskonale. Pójdę zobaczyć, co jest za tym klucznikiem. Podchodząc do chaty, słyszysz jakąś dziwną muzykę dobiegającą ze środka. Pieśń jest pełna smutku, złości i rozgoryczenia i żalu. Dochodzisz do wniosku, że melodia jest dość intrygująca i kopniakiem co ja drzwi. Ubrany w fotelu spokojnie siedzi starzy długo białogodo i pali fajkę. Jego oczy zdają się być pogrążone w zapomnieniu, niewidzące. Odchrząkujesz, by zwrócić na siebie jego uwagę. To znowu, czego chcesz? Pyta zirytowany starzec. Mów szybko, jestem zajęty. Przebyłem długą drogę, stary człowieku. Słyszałem, że zwierz się Kazandar, wielki kowal. Jesteś tym, który może wykuć ostrze Armagedonu. Mam artefakty, które według legendy są niezbędne, aby wykuć tę broń. Teraz potrzebuję jedynie ciebie i twoich umiejętności. Starzec patrzy na ciebie, pyka fajkę i starannie dobierając słowa odpowiada. A więc wreszcie przychodzi się prosić, bym wykuł tę najpotężniejszą broń. Tak, zwę się Kazan dalej wykuje ostrze Armagedon, ale mam kilka warunków. Po pierwsze, chcę przeżyć twój Armagedon. Po drugie, chcę zapłaty, wysokiej zapłaty. Myślę, że 60 tysięcy sztuk złota to właściwa cena. Gdy je dostanę, możesz dać artefakty mojemu pomocnikowi i zabierać się do kucia twojego miecza. Tutaj daj mi te 30 tysięcy sztuk złota, przy okazji, ponieważ i tak tam się udaje, że weź to dla mojego pomocnika szukającego. Zaraz przyjdę, tylko skończę to, co zacząłem i zabieram się za twój miecz. Ja będę musiał tam przejść po kulę stałości, prawda? Znaczy z kulą stałości, prawda? Yep. Mój pan przejdzie mi o swoim przebyciu, kazał mi spotkać tu z tobą, powiedział, że dasz mi jakieś artefakty. Miecz ognia piekielnego, jada. Masz wszystkie przedmioty? Nie, zaraz przejdę, bohatera, który ma. Pojawia się ksek spadł od swych stóp akurat w momencie, kiedy studujesz mapy taktyczne. Wracasz się i kładziesz monetę na ramieniu. Co jest to, przyjacielu? Czy znów przynosisz mi te nowiny? Ośmiało. Noszyć panie straszne nowiny. Szpiec donoszą, że królowa Katarzyna ma szereg na czele twych sił na Cocktaila. Nasze pomocne linie jest dobre przełamać je obrony i zająć czułkę w Rafii. Mam powody wierzyć, że król Romantów udzielił wsparcia i samoszą na Eofol. Mój panie, obawiam się, że czeka nasz klęska. Nigdy! Uderzenie w twarz poważnie ksekta na ziemię. Nie mogę wierzyć, do czego mnie doprowadzi. Nie będę tolerował więcej błędów. Wszyscy mają zginąć. Zabijaj wszystko, co się rusza. Nie brać jeńców. No idź! Tak błyskawicznie usuwa się do oczu swego pana, który właśnie zwrócił swoją złość ku mapu leżącą na stole. Kata jest nieszczęśliwy, niż było po namiocie niczym iść na wietrze. Wiedz Katarzyna Ironfield, że się zemszczę. Przysięga na nocznego Erebusa, że na twoich oczach obedę skóry twojego dziaka. Nie daruję ci tej zniewagi. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Erebusa, to prawie spuścił mi w pierdol, pomimo że byłem na 99 poziomie. I było mi bardzo smutno z tego powodu. A byłem na 99 poziomie, bo dostałem każdolowy 27 poziom za pokonanie Reapera odrobinę szybciej niż ustawę przewiduje. Kazander i jego pomocnik weszli do kuźni i wkrótce dało się słyszeć inkantację zakręć, uderzenie młota o stal i jęki bólu. Gdy młot przez przypadek trafił w przyjąć dłoń. W pewnym czasie starzec Kazander wyłonił się z kuźni, nie jest to miecz zerwnięty w cienką tkaninę. Powoli rozwinął materiał i dopiero co wykuto się rozdało swój blask. Nigdy jeszcze Antagadek nie widział czegoś takiego, jednak garda w kształcie orła i przedziwny kształt samego ostrza zdawał, że jest to niezwykła broń. Oto twój miecz, o niego dziwy. Dziękuję za zapłatę, teraz pozwól mi żyć. Trzy ataku obrony mocy, 6 do wiedzy. Mamy mistrzowski Armagedon w księgę ze zaklęć. Wszystkie jednostki są odporne na Armagedon.
Misję z Olandem już zabiję sobie na następny streamie, który przypominam nie będzie w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu mamy finalną symfonię. A ten, normalnie w poniedziałek powinny być DDS. Mam nadzieję, że tym razem nie będę się frustrował na swoje własne błędy i że normalnie przeprowadzimy streama o dostanej długości. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie, pa. Cześć.